Coś chyba wyniosłem z tego filmu, co wrzucałem. Bo zeskalowałem do 1280x720, obniżyłem o 30, do 30 klatek i chyba działa. Walkiria siadła. Działa jeszcze jak? Dobra, idę się gdzieś zakisić. Na przykład tu. Za gość mi wchodzi pod celownik. Chociaż tyle, że zabił. Serio jest 30 klatek? Popatrzę zaraz. Ja naprawdę myślałem, że 30 a 60 to jest różnica. No, to jest różnica dwukrotna, ale że jest jakby bardziej widoczna. Tu się okazuje, że nie dość, że to ratuje streama jakość, to jeszcze nie ma różnicy. Przynajmniej na telefonie, który jednak obsługuje 1080p. Zostawiają kawejrę, to biorę kawejrę. Co za problem. Coś mi niby pokazuje, że gubi, ale ja nie widzę, żeby gubił.
No chyba płynnie wszystko. Nie, 6 minut temu zgubił 89% klatek i 4 minuty temu 26% w ciągu 2 minut. To jest mało. Przedzę pytanie, to są unrankedy. Ale bot bardzo widzę chętny do kłócenia się, więc śmiało zapraszam. Gdzie by tu te grandole rzucić? Drona zniszczyłem granatem. Nice. Chyba wiedział o mnie. Szybciej niż ja o nim. No i tak jest dobrze, to nie jest mapa obronna. Przynajmniej ja jak gram to... Rzadko tu się udaje wybronić dwie rundy. W ogóle chyba gram z jakimś diamentem albo kimś, kto się naoglądał diamentów. Witam. Dzień dobry. Tak, obejrzałem sobie teraz powtórkę, w sensie to, co Chorizo na kanał, na Twitchu wrzucił. I ogarnąłem, jak bardzo chujowy ja mam głos. Co ja mam powiedzieć? Ja też swojego nie lubię słuchać. Ale mój jest taki, jakbym przeszedł mutację, ale ktoś mi ją na 30% skasował. Ale to każdy tak ma, że nie lubi swojego głosu słuchać. Oprócz jego top Daniela. Dynika. Tak, jego nowego mikrofonu, który nie działa. Tak. Ale piękny mówicy temu z Danielkiem dzisiaj. To tak pasują do niego te memy. Bardziej mam takie... Dobrze, że to nie wycieka do internetu. to co by tutaj się działo? Nie za dużo nas tu? Tak, aczkolwiek nie. Kto wbił? Ja tylko żemburnikiem. Aha, nice. Tak. Co sobie myślałeś? Daniel by do nas wbił? Mógłby, ale znaczy prędzej by się spodziewał Limona? Czekaj, tylko zrobię jedną rzecz. Gdzie to jest shitposting? Dobra. Teraz może wbić prędzej.
W ogóle tak. Udało mi się wbić platynę w końcu w rankedach na arenkach. I gościu drugi, z którym trochę grałem, też mu się udało. Okazało się, że był w połowie do platyny 3, ale dostał teammate'a, który zrobił w 4 rundy całe 61 damage'a. To jest tak trochę nawet mniej niż Jan. Platynie. 4 rundy. 4 rundy. Średnio na rundę, no powiedzmy 500-600 damage'a. Od 300 do 600 damage'a zadajesz. A on 4 rundy zrobił cały 60. Tak, 60. O Boże. A to jest platyna, to jest połowa rankeda. No ale... Kiedy ogarniesz, co ludzie robią, żeby dostać się do platyny... No ja na przykład dzisiaj się dowiedziałem, jak się robi czasy na Singapurze. A? No jak się robi czasy na Singapurze? Nie robi się. Nie robi się, bo się rozbijasz zawsze. A, okej. Okay. W połowie wiedziałem, okej, okay, lecimy. Tak się robi. Na memesa. Ewentualnie jak to nie będzie to wideo, to podeślę jeszcze inne. Wrzucali 2. Aha. Teraz luknę. Nie, ale to nie jesteś ty. To nie jest to, sorry. A. To jest to. Ale to jest niezłe. Widziałem jakby, że tam było wideo wrzucone z tego właśnie Singapuru i myślałem, że to pierwsze lepsze będzie. Nie wiedziałem, że tam było jeszcze jedno wrzucone. Ha? Gra nie wykrywa tego jako ścięcie. Tam ach, wiem, o czym mówisz. Prosto, aha, praktycznie w T1. Tak, jest błąd. Słyszałem o tym. To jest od... Od zawsze. W tej edycji tak naprawdę? Słuchaj, jeśli przejedziesz przez ścięty zakręt na tyle szybko, że sędzia nie zauważy tego, nie ma po co ci dawać kary. Streamuję, to trzeba być miłym. A ja do końca to streamujesz, czy nie? No tak. Aha. Przerwałem na chwilę, żeby zmienić ustawienia, bo nie mogę w trakcie. W ogóle, jak tam Chorizoty i 5-FPS-owy stream? No właśnie to naprawiłem. Zbiłem... Tak, aczkolwiek nie. No jak to nie? Czekaj. Nie, żartuję. Gdzie to jest? Nie rób mnie w trąbę, bo... Kurczę, byłby śmiesznie, tak jak Danielka. Wiesz co, próbowałem streamować Apexa. Skończyło się na próbie. O, jednak. No ja przerzuciłem na tego, na procesor. Zbiłem do 720p i 30 fpsów. A. No jeszcze tam parę innych ustawień. Przejrzałem praktycznie cały ten 40-minutowy film, w którym gość to tłumaczy i poustawiam tak jak radzi i jest póki co okej. Okay. W początku było trochę gorzej, ta pierwsza próba. Były klatki. Jak na razie mam stop klatkę, a nie dobra, myszką ruszałeś. Właśnie dlatego przerwałem streama, bo po prostu były... Widziałem, że są klatki i lepiej przerwać od razu. 5 FPS-ów. No. Może 10. Ale też OBS się żalił, że coś jest nie tak. W ogóle podoba mi się to, że w tej grze chodzisz sobie taką rumbą po schodach.
No wiadomo. Wiesz, to tak samo jakbyś rowerem próbował wjeżdżać na schody. No. To jest bardzo uproszczone. No właśnie. Chyba ci wystrzela, czy co? No, chyba ci zestrzelił. Mogłeś iść zajrzeć pod spodnie, czy coś. Tak. Mogłyśmy skakać pod nogami i robić cosplay kubka z Grub Hunta. Albo wibracje i jeden byłby powalony. Serio macie 3 minuty na rundę? Mhm. What the fuck? To mało trochę. To jest bardzo dużo. Serio? Mhm. Chociaż nie, dobra, w sumie... Czym ja gadam? Wiem jedno, że mojemu teammate'owi w Apexie wystarczą 3 sekundy, żeby spuszować cały team 3 solo. O, Claymore. Spaliłem go. Spaliłem go. Dobra, będę później. Fajna zdolność. Tak, to jest jeden z rzadziej używanych operatorów. Aha. Nice. Przez tą ścianę obok. Nie tą. Tą białą. A. No właśnie. Przez białą. Dobra. Ale jak są takie krzyżyki czerwone na niej, to trzeba się nią, przez nią przepalić. A, dobra. Bo jest zreinforsowana. No tak. Szkoda, że nie mam podglądu takiego, wiesz, bez opóźnienia to bym miał takie... Strzel przez tą ścianę. Mogę zrobić streama na Discordzie. I nagle chorizo, 5 kili. Śmiejesz się, ja mam 150, chyba nawet więcej jak 150, 160 level i jeszcze żadnego Ace'a w tej grze. Mówił jak mówiłeś. Spoko, mi w Valorancie raz się trafił tylko dlatego, że ludzie mi podchodzili pod celownik. I miałem broń, która one-shotowała. Ty masz na Twitchu zainstalowany jakiś ten, nie wiem jak to się nazywa, jakąś wtyczkę, która jest z Anon Chatem? Nie? Nie, nic nie instalowałem. Ja rzadko w ogóle na Twitchu jestem. Bo mi ci na liście tych czaterców, że tak powiem, nie pokazuję. Ile jesteś? Wiem, że jest taka wtyczka. Anon Chat. Takiego. Dorzuć, tak. Ja potrafię wpisać. O, chcesz tam. Dorzuć. Dzielim ci. Pis. W ogóle, wyjaśni mi ktoś, o co chodzi teraz z tą całą akcją? TVN Lex czy coś? W skrócie to chodzi o wydanie przez Carrier IT chyba, czy nie wiem, kto tam wydaje te. No okej, okay, ale później, tak, ale w sensie, że później było niby głosowanie o to, że no, ja potrafię rozmawiać. Jakieś odrzucenie? Nie, co to było właśnie? Bo nie, właśnie, że było głosowanie i że PiS nie miało większości, więc oczywiście zrobili to znowu, głosowanie. Strzel przez... A nie, nie możesz. Bo to jest metalowy ten. Walkiri mają, czy co? Wyżej celuj. Aha. Dla mnie najważniejsze to rundę teraz wygrać.
spotted by scan. Właśnie nie wiem czym. Kamerę zniszczyłem tutaj. Cześć. Menda. Wiedziałem, że mają Valkyrie. Rzuciła tu kamerę gdzieś. Bo Mozi nie miał prawa mnie zeskanować dronem. Czuję się skąpieni. O Boże, co oni wylali? Co? Zobaczę zaraz. Smoke. Aha. Ustawili się praktycznie w rządku, nie? No. Dogrywaczka na dzień dobry. Nice. Mol w szafie. Znaczy, za szafą. Czy nas od ataku dało? Fajnie. Dogrywkę losuję, w której po której stronie zaczynasz. Aha. Rainbow Six Siege za darmo? A nie, jakiś darmowy weekend. Ale to będę musiał kolejne jakieś dziadostwo pobierać. Nie, nie chce mi się. Ale to nie ma sensu. Gra, w której trzeba grindować, jakby nie było. Aha. Aby mieć jakiekolwiek szanse. Podstawowi operatorzy są nic nie warci. No, no nic. Nie warto. Kolejna gierka, która mi będzie tylko zajmować miejsce na dysku. Ja tak naprawdę jakiś poziom osiągnąłem po półtora roku. Aha, a to nie. Poziom miedzi 4. Aha, znalazłem bombę, okej. Okay. A? Wygraliście, czy nie? Jak znalazłeś? No nie. Znalazłeś bombę. Możesz możecie wygrać. To możesz podrzucić to jakiemuś uczniowi do plecaka, który akurat idzie do szkoły. Wejdź jeszcze na górę. Może? Niby mogę, ale nie ma sensu. Aha. Gdzieś się barykadował. Widziałem tę główkę, ale za późno. A, no. Musiałbyś mieć niezłego snapa, żeby... No. No w tej sytuacji, co ten gościu był, to już miałbym jakieś szanse. Aha. No. Ja już znalazłem swoje miejsce, bym zrobił. Jak są te belki, to bym na nie wszedł, jakbym mógł. Jeden na cztery, wow. Ha? Ciekawa sytuacja w tabeli. Ja z jednym killem jestem nadal lepszy, bo ten gościu niby ma team killa,
minus 100. A. Ale aha. I tak pomimo to jestem lepszy od niego. Aha. Aha, okej. No i... Znowu wypadłem, kurczę, to są zaklęcia. Za późno hamuję. Co za tor jedziesz? Assen. Się dziwisz, Niderlandy. Oni mają syfotory. Nie no, spoko nie jest, mają. Co oni mają? Mają też tego, Zandvoort, który jest świetny. Nie no, od wydania F1 2020 i pojeżdżenia po tym torze to przestał już być mój wróg publiczny numer jeden. Teraz jest to Miami. Czekaj, masz grubego, masz weterana, czekaj jak to był, weteran wojenny, miałeś jakieś emo, jakieś zielone Polka. Alternatywka, okej, okay, rozumiem. To jest typowo. Zaraz wam pokażę jakiego ona ma skina elitarnego. O Boże. To jest... I tam później było jeszcze chyba jakieś coś, co... Czekaj, jak to się zwało? A, makijażystka. Brazylijka, którą ja gram. A, makijażystka, no. Nie ten chuj. Szkoda, że przez podłogę nie można strzelać. Chciałbyś. O Jezu, to byłoby broken. Można przez podłogę strzelać. Pewnie niektóre tylko miejsce. Mhm. Ale można. Wygranko. Wręcz więcej killi idzie dołem niż... W sensie przez podłogę niż normalnie. Aha, może nie więcej, ale... Sporo. Na wyższych poziomach. I będziesz martwy za 5, 4, 3, 2, 1. Martwy. Serio? Martwy. Tak, i to dokładnie jak powiedziałeś, martwy. Jest, teraz widzę. Nie. Czuję się źle. Muszę porobić te szoty w ogóle z poprzedniego. Jeszcze jest takie, że ja mam to opóźnienie, to idealnie wiedziałem. Nie wiadomo, gościu, którego spektajtujesz, będzie martwy za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, martwy. Nie pykło. Tylko na tobie będzie. No chyba tak tylko to będzie działać. O, dzień dobry panie Turku. Po lewo był. Go zauważył, ale no. Aha, dzień dobry panie Turku, dobra, rozumiem. Goś ma nick Turki, no to... Ta. Można by się kłócić. Czy nie jest indykiem przypadkiem? No właśnie, czy chciałem to powiedzieć. Rezowanie, be like. A tam był jeszcze kolejny. O wow, tam temu by się od razu banie zasadzi.
Jak fajnie, że streamuję. Jak szybko! To? Serio? Tylko tyle dostaje się expa za mecz? To jest waluta. Nie, w sensie na tym takim długim pasku. Był taki przez długi ten ekran. Mało. To się nie dziwię, że 150 level się tyle wbija. Są ludzie, co mają 300 i grają jakieś już diamenty i tak dalej. Wiesz, ja miałem teammate'ów z levelem 30, to jest jakieś 20 godzin tej w Apexie i grają. Nie. Próbują rankedy w Goldzie. Ja, tylko że im nie wychodzi, bo nawet nie rozumieją podstaw tej gry. Jak to wysyła? A. Ja to pierwszy rankedy zagrałem chyba na 100 levelu. No ja też. Długo nie grałem, naprawdę, pomimo że od 50 niby mogłem, to... Aha. No w Apexie możesz od 10 levela. Jak się bardzo postarasz, tego samego dnia nawet wbijesz. No. A rankedy w Apexie zacząłem też jakoś 100, 120. Obecnie mam 300 i... Dużo się nie różnie. Od 200 czy coś. Znowu ta sama sytuacja. No nie, znowu ta mapa. Co to taku? Tamten gościu w ogóle jak pisał, to ja myślałem, że do mnie pisał. Znaczy bezpośrednio na nie, bo ja grałem Capitao i skrót CPT, a tu się okazało, że jeden gość ma nick CPT. A? Nieźle. Bo jednak biorę trochę do siebie takie pisanie, zwłaszcza, że próbuję coś grać. No. Nie jestem, nie wiem, chociażby hakerem albo botem, co strzela w powietrze. Na rankedzie. To nie jest. To nie, to ja miałem taką sytuację raz, że w Apexie masz bullet drop, czyli im dalej leci pocisk, tym tam się trochę zniża, no. Jest tylko jedna broń, która jest hitscanem, strzela promieniem. Jest to snajperka. Chyba nie jest to nawet. No, charge rifle. I gościu miał 100% head na niej. No. Dwa strzały i było po tobie. Prawie z nim wygrałem. Prawie. No cóż. Że to był chyba ranked. Nie, wróć, to było duo, więc ten. Się tak bardzo nie wkurwiłem, ale no. Dobra, ja robię ze dwu. Okej. O, masz. Tego. Fury? Z Marvela, ten jednooki. Masz skarpetę. Masz. 5+2. Tak. Masz. Asasyna. O, no, w sumie asasyna. Masz Hackerman. I to masz.
full body armor. Like, pod tym nic nie ma, to jest tylko armor. Hackerman jest dosłownie hackermanem, by the way. Wiem, domyślam się po tym tablecie i po tym, że ma jakieś tam rzeczy na nim. Dzwoni na telefon. Wygląda też jak hackerman, który... Czy on wyszedł? Mhm. Wygląda też jak hackerman, który próbuje się włamać. Ma taką czapkę. No, jej umiejętnością jest dzwonienie na telefony. I jak znajdzie taki telefon, to może się włamać do systemu kamer. A. Okej. Okay. Kiedyś to było OP. Była jedną z najbardziej banowanych, a teraz jakoś tak... Aha. Ludzie się przekonali do banowania Montagna. Czyli full body armor. A, to. Pan Ściana. Mhm. Ten co nie ma ten co ma tylko gnata chyba, o ile rozumiem. A dobrze, chciałem pod nogami jeździć. Mogłeś skoczyć w chuja mu i by się złożył z bólu. No dokładnie. Wow. Tu jest drugi? Aha, nie, to jest hologram. A, czyli ten. Mirage. Co? A, dobra. Ciekaw, czy on ma SM-a. Chyba ma. SM, czyli? SM-ka, SMG. A, dobra. Bo mam ten... 7 killi na nim. Na niej, na SM-kach zrobić. Okej. Okay. Jak ten gościu, którego teraz spektajtujesz, spuszuje, umrze po... On nie musi puszować, spuszują obrońcy. A. Pomimo tego, że jak obrońca wyjdzie poza teren, jest znacznik nad nim, on nie wiedział o nim. Zaczął strzelać tak późno, że... Znaczy, nie tak późno. Po prostu tak niecelnie. Też. Okej. Okay. To było Big Sus. Tak naprawdę jak widzisz, bo to wywala napis na środku ekranu, obrońca wykryty poza... Poza tym, poza budynkiem. A, widziałem w jakiś tych. A jest chyba jakiś jeden obrońca, nie, któryś z tych, co ma snajperkę taką białą. Z takim niebitnie wielkim celownikiem. Białą snajperkę? No. Albo Kali, albo Glaz. Nie wiem. Glaz generalnie... ma przybliżenie z podświetleniem przeciwników. Nie. To nie, to nie. A Kali ma przybliżenie po prostu. Przybliżenie zwykłe. Bo wiem, że widziałem z jakichś tam klipów, że ładne heady przez skany dawali. A wracając do wychodzącego obrońcy, to jak widzisz ten napis, który jest na środku ekranu, no. To jest automatyczny sygnał dla ciebie, musisz szukać tego znacznika. No tak. I celować już tam po prostu. Prewencyjnie. Może ktoś się skusi. Na Claymorka.
Raz tak już zabiłem. A. To nie jest. Możesz tak kogoś zabić? Mhm. Klejbar, what the fuck? On prześwituje przez ten. No tak, ale tak jakby z normalnego punktu widzenia, no to eksplozja dzieje się po drugiej stronie muru. Okej. Okay. No i mi nie pokaże powtórki, ja chciałem zobaczyć. Więc się zabili. A właśnie miałem mówić, ile sekund do zapicia cię. Chyba mi się gra zacięła. A jak mi się zcina, to muszę robić restart kompa. Aha. Nice. Okej, coś inaczej to miało się potoczyło. Aha. Dwóch zostało. Aż mam ochotę puścić sobie Martina Luthera Kinga Juniora. Gosz, niech to ja zadziała. Nie musiałam... O jest, nie. Znowu to samo zrobi. Dobra, czyli jest tak gry. Ta wielka funkcjonalność Asa to właśnie to jest jeden z jej minusów. Aha. Cóż. Jak coś nie idzie po myśli Asa, to... To nie idzie w ogóle. Jak chcesz, Jan, to masz, może ci się spotkać. To jest. Czemu mi wyświetla, że jest odpalone w tle? Podejrzane. A? Nie wierzę, że menedżer zadań nie chce się włączyć. A. Serio? Wow. Chyba będę musiał zrobić restart tego. Jan, co się stało Danielowi? W kolejną skarpetę się spuścił? Nie. Aha. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale po prostu miał tego. Rodzice mocno zrobili główną burzę po prostu. Aha. Jak zwykle poszło, że wszystko przez komputer. O co? Chcesz naprawdę wiedzieć? No. O to, że nie, użył... Nie, o te zamknięte drzwi? Nie, tym razem poszło o to, że on przez przypadek użył nie tego mięsa do obiadu, które miał użyć. O Boże. I to przyszedł argument, że to przez ten komputer pewnie. Nie wiem, to jest po prostu stan umysłu już. To mleko czy sperma piją w domu jego? Dobra, robię restart komputera jednak, bo... Wylałem. Także Z2. Trochę. Albo nie Z2. A, Windows mi... Na streamie zostań. Windows mi wywalił mi... O kurde, nic nie mogę teraz zrobić. Okej. Jeden na trzy. Au. Pamiętaj, że gramy dwóch. Dobra, jest tak. Zaraz wrócę. Tak, pamiętam. Okej. Wow. Ma bardzo dużo czasu, o dziwo. Niecałą minutę. Dla mnie tak trochę mało. Widzi jednego. Okay. Jest bardzo dużo. Jest praktycznie na bombie. Aha. A to no. To wystarczy w pokoju podłożyć. Nie mógłby teraz przez ścianę? Nie ta ściana.
Serio? Ta akurat była nieprzebijalna. Aha, okej. Okay. Aha, bo tam jest... Nie. Nie, to z drugiej strony. The fuck? Wróciłem. Witam ponownie. Co ty masz, SSD z NASA? A. No. A Elona Muska dostał osobiście. Danielus się zesrał, jak zobaczył, jak mój komp szybko startuje. Ja się zesrałem to, jak Apex może pięknie wyglądać. I tak jest gunwem w porównaniu do innych gier. W sensie teksturę. Wspomniałem o celu dotacji. Mi się nie podobają. Apex jest gunwem nie tylko pod tym jednym względem. Nawet się zapamiętał preset gridu. Bo go nie zmieniałem. Co? A, gridu. Myślałem, że o moim celu dotacji mówisz. Bo akurat nie. Go odpaliłem. Dobra, teraz nie zrób fikołka, proszę. Nie odwalaj salta. Dobrze, jest okej. Okay. Ładuje się. Patrz, Ryzo, może do czasu, kiedy RTX-y będą w końcu dostępne, może wtedy dozbierasz na tego RTX-a. Zeza. Simone Zaza. I tak tańczył bardziej niż boty w CS-ie. Apex Legends. Totalna porażka, co? No bo... Dobra, jadę. Będę jechał z ostatniej pozycji, panowie. Energy. Kulturę trzeba zachować. Tak, trzeba. Chyba, że grasz w League of Legends, to wtedy nie. Nie. No ale on nie. Wtedy kandaczy wszystkim matki, co nie? Tak. Jak no. Daniel. Sam sobie. Wiesz co, ja wyjdę z tego. Wiem, może to być przez mojego adblocka, że ci nie wykrywa, czekaj. Żółta flaga była. Wejdę ci na telefonie. Co do motherfuckerów, to przecież miałem przykład w poprzednim meczu. Ja. Na koniec. Nie, sisterfucker. Motherfucker też był. A, no to jest... Naturalnie. Jak już faczyć tu wszystkich. Ja. Trzeba na cytat dać. Niepokojąco dobrze poszło. Przebiłem się z 32 miejsca na 26. Wow, ale nie, to jest... Nie ma połowy okrężenia. Science, bitch. Nawet ładny jest ten skin. No ale... Tu ta flaga znowu. Wypadł, obrócił się Corvette, to Chevrolet. Weźmy sobie zagram, a Valkyrią. Jak coś mogę się drzeć? Pięć widzów? Mamy to! Jest! W końcu! Teraz tylko 50 followów i mam odznaki VIP-a. Aha. Jak się wycofało?
Tylko na to nie mam limitu czasowego jakby. Muszę osiągnąć 5 widzów jednocześnie na streamie i 50 followów. Ja widzę 3. I pokazuję 5 i lepiej, aha, żeby tak było. Ale 3 też przyjmę. To znowu jest średnia, którą muszę osiągnąć na towarzysza. Aha. 21 jestem. Tylko teraz pytanie brzmi, skąd tych 5 widzów się wzięło? To zawsze śmieszę, jak widzę Chorizo tylko wchodzi tabem i mutuje wszystkich. Nie mam zamiaru ich słuchać. Nie dziwię ci się. Zwłaszcza, że mam grę na monitorze i no. Nie! Nie tylko ja bym ich słuchał. Uratowałem to. Nice. Ale straciłem pozycję jedną. Ale byłby spin. Mnie bardziej śmieszy to, że... Czekaj, raz miałem... Albo Hiszpana, albo tego Portugalczyka. Raz miałem... Znaczy kilka razy miałem Niemców. Anglicy to Anglicy. To jest, czemu kontakt ze mną zrobił chłop? I coś jeszcze. Aha, swoją linią, całą linię wjeżdża. Level 300 z levelami 50 kontra level nie wiadomo co, 200 i jakiś jeszcze wysoki. Okej. Okay. I see. Chyba właśnie dlatego Rainbow stwierdził, wywalamy levele z podglądu. A, no spoko. Tak się, wygląda w tej chwili. W Apexie możesz sobie dać na baner, albo możesz wykasować z baneru. Jak chcesz. Nie, nie przebiję się teraz. Mamy chyba smurfa. Do momentu tej aktualizacji z powtórkami i tak dalej, czyli to jest nie poprzednia, tylko jeszcze poprzednia. Co on tu robił? Były normalnie levele wyświetlane. Jezu, i znowu będę na końcu samym. Pakował mnie drzwi, chłop. 26 z powrotem. 4 widzów. Nabija. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. I teraz mi cię wyświetla. Mój aim? No namer na użytkownicy czacie. Na czacie. Castle. Nie! Jestem gównem. Spadł na 3. Can you please not? No też mi się to Lambo podoba. Dwóch powaliłem. Jakie Lambo? Partii rzucił na cheat posting. Okej, okay, trzeba będzie zobaczyć. Taki powrót do korzeni trochę. Bo mam wrażenie, że miałem taką figurkę. Nie wiem, czy to było. Czy to było Lambo? Nie, dajcie mi uciec. No i skończyło się 5-widzowanie. Miejmy nadzieję, że Twitch mi to uzna. Mercedes coś za mną bardzo blisko jedzie. I się zbliża cały czas. No co? Dobra, ma chyba to. Nie wchodź mi pod celownik, baranie jebane. O Boże. O, co tu się wydarzyło, panie? Dobra, 2 darmowe pozycje. Dają to, czy właśnie stało? Mianowicie...
Rozjebałem trzech typa bronią, do której potrzebujesz najwięcej skilla. Czyli coś w stylu Desert Eagle. Przecież Desert Eagle to tylko banie ładuje. Wiecie, tak, tylko przypominam, że ja nie grałem nigdy w CS-a, w sensie oprócz 30 minut na boty, której tak przegrałem. Ja jeśli już, to tylko właśnie na boty. Nie no, chwilę grałem tego skrzydłowego i jakieś tam deathmatche, żeby móc grać co innego. Ale poza tym to tylko boty. Strasznie pasywnie grają. Jak wrażenie. Ło! Chyba report poleci. Aha, za? Panie. A to Audi skąd tu się wzięło? Chłop jak gazuje. Zwłaszcza po tym. Pierwszemu załadowałem banie, ledwo się pojawiło. Nie! Tu się musiałeś tam wypaść, jest. Ale dobra, SMA wleciała. I znowu 20. A, 7 nawet. A, nice. Moi teammate w końcu coś zrobili. Znaczy jeden. Drugi został powalony. Błąd 24. Śledź ten. Był przynajmniej, jak mnie zabijał. Nie. Aha, no dobra. Nie. Ja się teraz skupiam, bo... O Boże, o kurwa, co się właśnie stanęło. Nice. Jak mnie to śmieszy, 1-0. Nie, jeszcze zbinalne zrobiłem. Tak, i chciałem w ten sposób zakręt, spoko, Aseto be like. Nie tylko Aseto. F1 jest jeszcze gorszą szmatą pod tym kątem. Nie panujesz nad bolidem? Mam to w dupie. Pojechałeś poza obrębem toru i dostaniesz ścięcie. Czy tam wyjazd poza tor. What to za typ? Ostatnim samochodem ty ukończy wyścig. Co się właśnie stało? No. 5 nie ukończyło, jestem 27. Nie jest źle, bo i tak traktowałem ostatni. Kurwa stało. A nie. Chyba się za dużo rankedów nagrali. Nie wiem, czy będę robił 707 na tym. Na poligonie. Nie chce mi się. Zwłaszcza, że tam będzie najwięcej toksików. U gościowi banie. Walnąłem. W sumie to gdzie indziej tam tego kastra. Fajna bania. No co za śmieć. Ja teraz gówno zrobię, co nie?
Bo nie mam tarcz. Nie widzicie. Kupię nam to. No. No i miało się wygrać. Dobra, teraz Trankedy na Battle Royalu. Prawie gościa złapałem na najdzie. Powinien być mój. Prawie, no teoretycznie go złapałem, tylko Aim zrobił swoje i... A i tak póki co robię te trudniejsze wyzwania. Bo trudniejsze są zdecydowanie, żeby wygrać jakimś tam operatorem. To zależy dużo od tego, od drużyny po prostu. Ja mogę grać zajebiście, a dostanę patole i... SM-y przyjdą w swoim czasie. To nie jest tak, że ja w ogóle nie fraguję. So far, wycięcie z kilkoma tylko healami. To jest tak zwany stres streamera. Gadaj sobie tak. Na owce ja robię ostatnio średnio tak 5-6 killi. Mówię serio. Co do tej pory 2-3 to było tak już cud. O 10 to sobie mogłem pomarzyć, a teraz mi się zdarzają. W zależności od meczu. No. Właśnie dostałem do Rankedu chyba jeden z najbardziej bezużytecznych teamów. Dostałem Miraża, gość, który może tworzyć swoje klony. Jedną z najbardziej bezużytecznych postaci na Rankedach. Dostałem Octane'a, który okazuje się, że jest niby diamentem. A Miraż ma 3600 killi. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Ale co? 3600? Tak, widziałem gości, co mieli 11 tysięcy. W Apexie, tak. Oni chyba grają, mówię, 30 godzin dziennie. No. No to taka ciekawostka. Jeszcze większe. Ktoś z nami leci. Nie, nic z nami nie leci. Jak ja się cieszę. Tak, 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 tak. Brawler. Dziękuję.
się podwieszał, słyszałem. Aczkolwiek nie. Tylko słuch w tej grze jest mylny i to bardzo. Oj, nie wiesz, co to znaczy Apex Legends. Powalony. Oj tak. Nie wiem, czy mój skin nie pasuje idealnie do tych kszorów. Mam tak nieraz. O shit, to bije mnie w żyć? Wow. Sprawdzę. Takie do sendar mamy 2 kile. Wyśmienicie. Znaczy darmowe. Chciałbym, aby tak zawsze było. Ja też dostałem 2 kilo w tej rundzie. No i jest. Z 7, które muszę zrobić. Już w jednym meczu, grałem. Czy... No i co? Jeszcze 2 na SM-ie. Mam na to tydzień. Robię to w średnio 2-3 godziny. A, wow, to wszystkie te tygodniówki. Nice. Plus jest taki, że możesz robić wszystkie naraz tak naprawdę. Ja też właśnie się staram tak dobierać operatora, żeby robić co najmniej 2. A. IQ. Przynajmniej nie QI. No. Na przykład to z MVP to jest śmieszne po prostu, bo nawet jak przegrasz mecz, to dostajesz praktycznie tyle punktów. Ale co za OP miejsce. Znalazłem. A ty tym dronem możesz wjeżdżać pod ten? Pod jakieś krzesła, jakieś takie... Jeszcze jak? Nice. Ja jestem noobem w jeżdżeniu tym dronem. Podeślę ci zaraz link do gościa, co robi z nim takie rzeczy, że... Tylko skończę runda. Nice. Potrafi nim na sufit w skrócie skoczyć. Ej, co? Co? Co tutaj się stało? Imagine Ushu Han. Ach. No co za kurw team! Nie, nie wierzę w to, co zrobił mój team właśnie. No wygraj, wygraj w Alon Diamencie. Dobra, jadę. Jesteś takim prostym. Nie, nie wygrał. Nie. Nie gram. Łapek staw na streamach, bo to ja będę ostatecznie powodem, że Chorizo zostanie spanowany. Ale dobry start. Myślałem, że to jest fast start, ale idealnie z... Czwartym wystartowałem. Mhm. Nie chcę tylko jechać w dupę. Tak mi jechałem w dupę, ale dobra, nikogo nie obróciłem. Zimna pony.
masz na PW linkacza. Wtedy za wyścig bez sprawczy ci nie kratkuje. Nie mam powiadomień, ani w OBS-ie, ani ten. Jest okej, okay, wszystko. Nie wiem, to pewnie jechać coś. Jachu, problem jest taki, że gość gada po hiszpańsku. Jest z Madrytu. Nie szkodzi, tak. Więc raczej nic nie zrozumiesz, ale... Ja na przykład oglądam, żeby po pierwsze sobie osłuchiwać język, a po drugie podglądam, jak gra i wręcz staram się wprowadzać co nieco, w miarę możliwości. Na przykład Walkirią, jak gram, to sobie wystrzeliwuję dziurę w ścianie i tam rzucam kamerę. I mam obraz na dwa pomieszczenia. Ciekawie. Tak, właśnie sprzedałem tipa. Za darmo. Każdy, kto z niego od tej pory będzie korzystał, jest zobowiązany wpłacić złotówkę na rzecz streamera. Szkoda, że ja nie mam tej gry. Więc nawet jakbym używał tego tipa, to nie mogę. Znaczy, jakbym chciał. Ale tak będąc szczerym, to nie wiem, czy ja bym zaczął jeszcze raz grać w Rainbowa. Tak jakby z tym doświadczeniem, które mam w tej chwili. Już pomijam, że przy tej grze mnie trzyma tak naprawdę to, że więcej wydałem na skórki niż na samą grę. Mam tyle, nie dziwię ci się. Dlatego mnie zastanawia, czy mam wydać na Apexa, na tego, na Battle Passa, czy nie. Czemu tak wolno tu jedziecie w tej jeden? Społeczna. Bo niby Battle Pass kosztuje 40 zł, co nie? No to tyle, co ja wydałem na Rainbowa. Aha. Tylko wiesz, Apex jest darmowy. Zewnętrzną. No. Już nie. I tylko, że później jak już skończysz tego Battle Passa, to dostajesz na tyle premium waluty, że możesz sobie kolejnego kupić. Mhm. Rainbow no. Jest mniej więcej tak samo. No. Teraz jakbym kupował, nie wiem, za 1200 Battle Passa, tylko no, jednostek waluty w grze, tej premium, za 1200 jakbym kupił, to około 900 bym dostał z powrotem. To nie, to ja mam tak, że kupujesz pakiet 1200 chyba, albo 1100. Battle Pass kosztuje 950 i dostajesz 1200 z Battle Passa. Czyli około 250 jesteś na plusie. Mhm. Albo 350, to zależy. Tylko Battle Pass ma o tyle to, że dostajesz legendarnego skina do broni, który jest reaktywny, czyli za killa on tam się to, coś tam zmienia trochę. Mhm. No tu też no. Wiadomo, po to jest Battle Pass. Dostajesz skiny, jeszcze tam jakieś te... Ewentualne dodatki. Dodatki i te, no jak to się nazywa? Pakiety alfa. W których też możesz skiny i dodatki trafić. A, no. Lootboxy. No, tak w skrócie. To ten... Ja się tak właśnie zastanawiam. Tylko, że zaczęli od 9 sezonu dawać tak jakby darmowe te... tą jaki premium jest? Walutę. Czyli załóżmy w 9 sezonie dostałeś to... W 9 dostaniesz chyba 300 i w tym dostaniesz chyba też 300 albo 200. I tak teoretycznie co sezon i mógłbym na Battle Passa za darmo. Tylko pytanie, czy akurat tego Battle Passa chcesz, czy... Nie wiem, może w tym na przykład by były lepsze skiny. No właśnie, tak.
Obecnie jest do broni Volt, czyli no fajna broń. Dużo, dużo kili mógłbym nią zrobić, no ale trudno. F1 też tak robi, że nawet do zwykłej edycji daje chyba 9000 bitcoinów? 5000? Aha. Też takiej wewnętrznej waluty. Wiadomo, jak kupisz na przykład edycję Schumachera, tak jak ja miałem poprzednią tą 20, to trochę więcej dostajesz. Audio Valve. Właśnie dlatego mutuję. Aha. Zaraz będzie słychać. Teraz. Nie wiem, bo ja mam wyciszony stream, żebym nie słyszał swojego gównianego głosu. Kurczę, jaki dive bomb. Ale powinieneś widzieć tą ikonkę. I tą mapę mogę grać dwa razy pod rząd. Dwóch? Albo i nie, jeszcze, dobra, jeszcze są obok mnie, mogą mnie wyprzedzić. Oni są obydwaj... Tak, jest, nie, to za pajace. Ty szmuluś, to nie uderzył. No i straciłem, miałem 9 byłem, teraz jestem 14, 15. Wyprzedzają mnie po kolei. Aż się odpalę. Ale nie. Ale tak, ale nie. O co się teraz dzieje z Titanfallem, Boże Święty? Teraz nie jadę sam. On chyba jeszcze... Mówiłeś Danielowi, że on ma tą rangę? Czy on dalej nie ogarnął? Nie wiem. Niszczyciel skarpetek 5 plus 2. O. Daniel wysyła ciebie. Jestem ciekaw, jak bardzo by Daniel był szczęśliwy, jakbym go do internetu dał. Tylko on musiałby odwalić coś oryginalnego, a Daniel to Daniel. A jakbyśmy ja mam tak teraz dwóch. Wygrali tą rundkę na Kawejrze, to by było stonks, bo bym miał zrobione bopę. Ja wyjście. Chciałbyś. Ja mam ZW. I mam go, dobra. Luknąłem go. Ostatnie krężenie to jest. Niestety nie mogę powiedzieć, łyknąłeś jak... co. Ale... no. Wiesz, na którym kanale masz... On go przeblokuje. Dobra, nice. Bahrain? Tak, Bahrain jadę. Gdyby nie szczęście, mogę jeszcze się przebić na punktowaną pozycję. To sobie tak dobra, jeździsz, bo jeździsz, czy to jest jakaś, nie wiem, liga, pseudoliga? Jeżdżę, to... bo jeżdżę. Ale sobie robię klasyfikację po prostu. Zliczam po każdym wyścigu po prostu punkty. O Boże, trafiłem na Ruska i na Daniela. Naprawdę, na ścianie, którą się reinforsuje, on postawił swojego Jagera. Nie mogę zreinforsować teraz tej ściany. Nice. Masz w ogóle ten Outer Bahrain?
Tak, no to jest to właśnie, jadę teraz go. Nie patrzyłem akurat, jak wjechałeś tą warstwę, że tak powiem. Mam wszystkie Bahrajny, jakie są. Nawet mam ten Endurance, ten co był chyba w 2010 roku w Formule 1, co nie, ten drugi. Najdłuższa możliwa nitka. To w ramach gry jakby. To jest mod. Ja pobierałem mnóstwo tych tagów. Ale Jeddah nie masz. No mam, ale nie jeżdżę na nim, bo jest za mało pitboxów. Co ten Jega robi? Na razie zakończę, bo... No tak, podejdź mi pod lufę. Czy on naprawdę... będziesz martwy za 7 sekund. Chyba nie, bo... goście... Czemu on celuje w jej stronie? Co to jest? Nie jest początek rundy, dobra. Uwielbiam, wracam i od razu mówię, że umrzę za chwilę. Dzięki. Najlepsze jest to, że pokazuje, że zginąłem od granata, który nie był totalnie w tym pokoju. Gdzieś wywalony w pizdu. A? Wait, what? Te kilkamy są broken i to solidnie, ale swoje tak jakby z przymrużeniem oka brać, co po niektóre. Cieszę się, że jest coś takiego jak kilkam. To tak, to nie mówię, że nie. Chciałbym mieć coś takiego w Apexie, zobaczyć jak ludzie czasami cheatują, albo są tak spoceni, że oni, mówię, grają 30 godzin dziennie. Oni nawet jakby ten strali, to by grali. Wiadomo. Fortnite'a mogą. Na przykład. W Fortnite'cie to robisz to jedno i to samo. Znaczy, jedno i to samo. Granie w Fortnite'a jest sranie. Co zrobił tego mema? Tego. No. Tego mema. Oho, chyba Rusek odmówił grania. A Polak nie postrzelił i nie chce wyleczyć, pomimo że ma taką możliwość. Nice. Nie, to ja mam jeszcze lepiej. Jest postać w Apexie, która potrafi cię, jak jesteś, jak leżysz, potrafi cię rewajwować dronem i nie musi, wiesz, narażać siebie czy coś. I może cię uleczyć. I tak, i może cię uleczyć tym dronem. Widziałem ludzi na levelu setnym, którzy chyba tego nie wiedzą. Jak można tego nie wiedzieć? Nie wiem, na przykład są ludzie, którzy nie wiedzą, że możesz skanować takie małe główienka i wiedzieć, gdzie jest kolejne kółko. No właśnie, są ludzie, którzy po prostu nie czytają opisu postaci. To tak samo, czyli opowiem ci, jaką postacią pójdziesz w kolejnej rundzie, pomimo tego, że nie wiem nic o niej. No muszę nią grać. Mam na nią tygodniówkę. No tak, ale ja ci powiem, którą postacią masz zagrać i będziesz wiedział, jak bardzo ja nie potrafię w niektóre gry. Znaczy, jak moi teammate nie potrafią. Ja już w ogóle nie chcę mówić, jak ja wylałem przed chwilą tą kawejrą. Bo w połowie oddawania strzałów z pistoletu kapnąłem się, że halo, halo, ja mam SM-ki do zrobienia. I kawejra ma SM-kę. I takie szybka zmiana broni, tylko była
za wolna. A. No i nie wyszło. Zraszowali mnie dwóch. Aha. Chciałem pistolem zabić, żeby zranić, a, po czym mógłbym przesłuchać i miałbym ich pozycję ujawnioną. Nie, to ja miałem taką sytuację, że nie wiem kiedy zmieniłem broń i z takiej, która oddaje 5 strzałów, w sensie wiesz, burst, na zwykły ten. I tak się zastanawiam, klikam i dlaczego tylko 3 pociski mi lecą, a nagle takie, o, volt. A, to ja powinienem oprosić cały magazynek w nią, a nie ten. Ledwo mi się ją udało zabić. Trzeba jakoś sprytnie tego kasta teraz zagrać. Jednak zmieniłem postać. Jaką postacie? Jak możesz? Jeszcze raz. Pokaż mi postacie, jakie są. To ci powiem. To masz. Znaczy, czy ktoś by tym zagrał i by nie wiedział. Dobra. Zagraj tym motocyklistą. O, tam był. Pewnie nic nie robi, jest bezużyteczny, ale masz nim grać? Pomimo tego, że nie wiesz, co to robi w ogóle. Przechwytuje drony. No właśnie. Tylko problem jest taki, że tylko ja mam nad nimi potem kontrolę. Mogę latać nimi po całej mapie, ale tylko ja to mogę robić. Aha. Nie, chodzi mi o to, że moi teammate'ci by o tym nie wiedzieli. Moi teammate'ci to albo jest taki typ, który nie używa zdolności, wiesz, ta ma broń i tyle, albo klika po prostu randomowe przyciski i ma nadzieję, że to coś zrobi. Jest nie. Tak jak ja w tym. No, w czym? W Battlefroncie momentalnie. A. Tak, znaczy ja mam czasami takie po prostu, okej, jestem w gównianej sytuacji, co mogę zrobić? A, uspokój się, może coś ci się uda zrobić, może go zabijesz. B, spam. A w ogóle tego, nie wiem, czy się to interesuje, ale w tym roku była nowa nitka Lousy Stringu w DTM-ie. Czego? No tego toru, Lousy String. Okej, dawaj, rozbieraj się. Nie DTM. Mam tutaj mema, ściągaj swoje ubrania. No teraz w AC chyba jakiś update był do tego toru i też zrobili. Jestem chyba na lince. Bania. To jest najgorsze, co możesz zrobić. Podwisić się na lince od dołu. W strefie okna jakby. Wtedy logicznie myślący przeciwnik wie, że tam ktoś jest. Bo widzi linę. Masz Yahoo streama? Zaraz będę miał z powrotem. Okay. Jak będziesz martwy, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz. No tym razem nie wyszło. Trudno. No zdarza się. Mamy same zrobione. Nice. Przebiłem przez tego smoka. Wait. The fuck is happening right now? Ale dostałem od nóg, która też tam była.
Czyli FBI mi zostało tylko. Bieje Opena. Podbiję sobie mocno średnią. W tej chwili mi 4 pokazuje. Faktycznie jest 4. Nice. Ja mam telefon i komputer teraz odpalony. Trudno. Ja też siebie oglądam. Czekaj, idę jeszcze na tablecie. Zresztą nie wiem, jak to liczy, bo pokazuje 4 widzów, a jak wchodzę w użytkowników czatu, to jest jeszcze więcej. The fuck. Dobra, otwieramy. Czyżby dok na awku? O, fuck. No, nie wejdę. Na tablecie z jednego powodu. Ten tablet ma już tyle lat, że ja? Discorda nie chce mi zainstalować. Więc bateria jest jeszcze bardziej marna. Zastanawiam się tylko jedno. Dlaczego mój telefon, znaczy na telefonie mam szybciej streama niż na tym? No to jest bardzo ciekawe. Bo z reguły podobno na telefonie jest większe opóźnienie. Aha. To jest, spróbuję przeładować. Aha, dobra. Po prostu mi się chwilę ładuje. Jakbym dał w tym samym momencie, to bym pewnie miał tak samo stream. Jak mnie walnie salta, to dam zaraz stream. Dobra, nie walnął. Można było szybciej. Czy ja mogę to wysłać na czat? Nie, wiecie, znaczy ja mówię tak casualowo, miałem taką zwenę, a zrobię z nim mema, bo to sobie pasuje jak z tymi ptakami. I raz mu wysłałem, teraz sam robi chłopca, nie? O sobie memy. To no. Dobra, jest już ten stream. Okej. Jak wbijesz, to wystartuje. Nie mam jak. Okej, okay. Czekam chwilę. Wysłało się. Jeszcze z pingiem, naprawdę? To jaki ping? No podświetlone mam. Zaraz z tego. Ja. Co tam wbił? Na głosowy wrzuciłem. A, co widzę, jest. Dobra, to ja głoszam. Wait, serio poszło jako ping? Mhm. Jeszcze tego nie jechałem w tej konfiguracji. A co to jedziesz? Na lousy string. Dobra, muszę jeszcze incognito włączyć. Tylko to jest konfiguracja z DTM-ów z tego roku.
Gdzie jestem? Z Niemczech? Nie pamiętam nawet dokładnie. To jest! Powinno być. Trzeba okay. Tak wolno tu jadą. Nas wszyscy łykną. O, ja nie mogę tutaj zjechać. A. O, tak. Wiesz, jak ja mam problem, Chorizo? Ja nie mam legalnego Windowsa, więc ja teraz mam Activate Windows. Go to settings to activate Windows. I na tym dosłownie mam to, gdzie mogę pisać. Czyli nie widzisz jakby co piszesz. Tak? W połowie. Nie, widzę coś tam. Ledwo. Powinno być ok. O, poszło. No nie. Takiego nie pęknie. Nie. Jaka szkoda. Ale dziwne, że OnlyFansa przyjmuje. O, lagi w grze, ale chyba tylko w grze. To jest z boku, kurczę. Z boku to jest. Jak to? On mnie aktualnie wyprzedza. Oj, z naszego oko. Ale będę miał duże prędkości. W Rainbow'e też jest bullet drop, czy nie ma? Nie wiem. Ciekawy mnie jest z jednego powodu, bo jak celujesz, w sensie dajesz celownik, to masz te takie strzałki i one są przydatne w Apexie. Nie to co... Chciałem w drzwi to rzucić. A. Rizo martwy w 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, czyli są martwy. Ażył chyba. Jeszcze jak? Czyli nie. Dajesz, połóż się na tym łóżku. Zjogę go. Połóż się na tym łóżku jak jeden, jak streamer OnlyFans, którym jesteś. Trochę za, ale... Wziąłem linię i mam go, dobra. 20 pozycja. Jestem nie, bo ty się dziwę. Aktywował. To dobrze, chorizo w końcu jest kiełbasą. Wiem. Dobra, to nie wyjdzie. To nie może wyjść. Muszę się wycofać. Jeszcze dwie rundy muszę ugrać. Czyli tak naprawdę jakbyśmy tą przegrali, żeby była dogrywka. I dogrywkę wygrać byle jak. Wygrać w dogrywce. I bym to zamknął w mniej niż 2 godziny. To jest czasem bardzo dobrym.
w ogóle, czemu wchodzę od main entrance. Zawsze wchodzę od poolside, tylko zapominam, że to jest drugie. Ojej, ojej, zawsze oko wyjechałem. Ale i masz 5 ludzi. No, miałem przez chwilę. Masz. U mnie. Znaczy to jest chyba to, nie wiem. Pokazuję 3. Chyba, że czat patrzysz. W sensie uczestników czatu. Tam faktycznie może być więcej. Czerwone coś. Użytkownicy na czasie. Na czacie. Jest dobra 6. Wow. Chorizo dostaje killa za 3, 2, 1. Teraz. Nie poszło. Debilka. Powinna mi przesłuchanie zrobić. A mnie dobiła i to jeszcze pistoletem. I oznaczyła tego, defa. Bo tu jest własny team. Myślałem, że podłożę tego Claymora. Na niepodłożonym defie. To jest znana dosyć strategia. Ostatnie kółko. Zaklejmować podłożonego defusera. No i wróciłem na ten poziom z offline'a. No, 3 już masz. Oj, znowu Sayoko. Chociaż nie. Nie on ranked, szybki mecz. Aż unrankeda nie mam potrzeby. To jest tylko jedna runda. Ale i tak już nikogo nie wyprzedzę w ostatnim sektorze. Tym bardziej, że uślizg jeszcze złapałem. Czyli na Danielusa w ogóle nie ma co liczyć. Nie. No nie, bo... Bo mięso. Jest nie, ale...
Troil. No bo tak, to nie jest ważne, czy to są multikonta, czy to są boty, czy to ja z telefonu. Twitch to wyłapuje i dla mnie to się liczy. Bot się zesrał, wysłał dwa razy to samo. No tak, to jest szybki mecz i oni nie mają możliwości... nie mają możliwości wybierania bomb. A ja jadę tak, jakby wybierali. Prawda. To tak przynajmniej, bo... Jest taka mapa jak bunkier Hitlera? Może? Możesz zawsze taką zrobić, zaproponować tam do supportu. Właśnie. Patrz, a ten typ kopie drzwi. Teraz się nie da alibi zniszczyć bez pinga. Skandal. To nie kamera. Ładunkiem. Nie. Nieraz tak ktoś kiedyś zabił. A?
ładunkiem do otwierania niewzmocnionych ścian. A, ciekawie. Nice. Nie wiem w sumie jak to przetłumaczyć. To się nazywa po angielsku... Breach Charge. Też nie wiem. Ja w sumie teraz pogrę już Battlefronta. No jakieś gwiazdy spadają dziś, co? Co Sonic jest pijany? Sonic jest pijany czy naćpany? Które z tych? Sonic po prostu robi jest cosplay Sonic. Nie no, Sonic po prostu jest i... No. Ja już jestem wolny jak coś zrobiłem, co miałem zrobić, nie będę robił tych poligonów. Ewentualnie sobie to zrobię na offline, na spokojnie. Mogłem wziąć IQ w sumie. W ogóle nie jestem... Dobra, jestem pewien. To jest mapa niemiecka. Baza ONZ-u, czy coś takiego? Przed chwilą ochotę coś powiedzieć po niemiecku, ale stwierdziłem, że jednak lepiej nie mówić, bo to na żywo. A ja jeszcze Elgato nie mam. A, to takie małe dziadostwo. A nie prosiłby by ci było, jakbyś telefon podłączył i zrobił z tego jakieś takie Elgato? Nie myślałem pod tym kątem. Ale jak znajdę jakąś aplikację... I mean, czekaj, Elgato... Wiem o co chodzi. ...to Dream Deck. I kosztuje przecież... Sporo. Zbyt dużo. No ale jeśli... tak jak mam apkę tego... Dashboarda. No. To coś takiego. Nie wiem, jakiś Stream Deck z 6 całymi przyciskami. 370. Albo jest Elgato Stream Deck XL, co ma 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dużo. 36 przycisków. Za 1151. Cała 1/3 wartości twojej karty. Prawie. Jest jeszcze ewentualnie opcja, że sobie zrobisz. Potrzebujesz tylko Raspberry Pi. Nie, jakiś tam ten mini komputerek plus jakiś ekran dotykowy i wydrukować sobie obudowę, ale to nie warto. Albo podłączyć sobie drogą klawiaturę. No już kombinacji z monitorami było. Aha, czy dlaczego? No, ten z podglądem na streama aktualnie mam na karcie zintegrowanej. A. No i żeby się w ogóle do BIOS-u dostać i tak dalej, to miałem więcej kombinacji niż pożytku z tego być może. Aha. Cóż. Tu się okazało w ogóle, że ja naparzam tego Dela, no nie? A on mi nie wchodzi. No. A to trzeba było przez jakieś tam opcje już Windowsowe. Ha. Zaczyna odpalać no Windowsa jakby? No. W opcjach tych ratunkowych, nazwijmy to. A. Co tu zagrać? Mira. I właśnie w tych opcjach ratunkowych było odpalenie BIOS-u. A ten skin, który właśnie wybrałem, w sensie ten operator z tym skinem, to jest
dwa razy tyle, co kosztowała mnie gra. A tam jeszcze ogarnąłem coś takiego, że akurat kupowałem przepustkę bitewną. Dałem za to 80 zł. W ramach przepustki dostałem jakąś tam walutę jeszcze. I z tej waluty sobie kupiłem tego skina. Tak, żeby mieć dwie korzyści jakby. I przepustkę premium i skina premium. No tak. Jak już wydawać kasę, to rozsądnie. To tak samo jak jest coś takiego do pewnych postaci w Apexie Heirloom. Czyli jak biegasz z rękami, to trzymasz w tych rękach coś, albo ten. No i tak jedna postać ma na przykład rękawice bokserskie, druga ma tą kostę śmierci, trzecia ma siekierkę, czwarta ma coś tam, coś tam. Coś i jak na ten to... topór w Fortnite, tak, no. Tak, tylko że normalnie nie masz tego toporu w rękach. I normalnie na to trzeba wydać chyba $200. Żeby to dostać w grze. Bo to jest tak, że to jest event, do niego kupujesz paczki za premium walutę. I z tych paczek dropi. Nie, i najpierw musisz wydropić chyba 20 albo 24 przedmioty i potem dostajesz specjalne paczki, już nie musisz ich kupować za walutę premium, z których dostajesz tego Heirlooma. Tylko że jest tańsza opcja, chyba 160 tych, że wchodzisz do sklepu i masz skin i ileś tam paczek i to wychodzi taniej. To znowu trochę mi to tego Subway Surfers przypomina. Trochę. Że tam musiałeś z pudełek wydropić ileś tam, nie wiem, tych boomboxów. Żeby pewnego skina odblokować. A, no. No, typowe EA. Czekaj, nawet sprawdzę. Około $160. Ale ich keruje. Ale zaraz umrzesz. To są nuby jakieś. Boty. Wrzuć im tą granatę. Nie mogę, właśnie zmarnowałem C4. Tak. Ale właśnie tak się gra mirą, po prostu. Na tym to polega, zwłaszcza tutaj, na tej mapie. Jeszcze co, po niektórzy nie reinforcują tej ściany, tylko strzelają tak jak teraz, o. Coś takiego. O-o, skończyło mi się ammo. Mam shotguna. RZW. No i ja jej sami ukradł. To nie zmienia faktu, że będzie animacja, za którą zapłaciłem 8 dych. No tak. W Female. Zrobię jeszcze losu i... O, trafiłem. Nice. A, bo wy macie ten taki dziki system. Skiny możesz jeszcze wylosować, jak wygrywasz mecze. A? Ty dziwne. Ten alfa pak jest ze skinami.
Co to jest? Zawieszka do broni, której nie widać praktycznie. Fajny skin. A, bo to jest ta kostka z tych takich cosiów japońskich. Ja sobie w tle odpalę Battlefronta, żeby mi już wychwyciło od razu. Żeby nie było czarnego ekranu. Oho. Pan Epic. Powróciłem. A dlaczego pan Epic? Co? Ej, może, a może dawajcie w tego, w państwa miasta. Co? Jak ty to sobie wyobrażasz? Nie wiem, normalnie. Ja nawet nie wiem, na czym polega ta gra. Ja odpalam Battlefronta. No, no dobra, to. Chwila. Wiem, że jest ten głuchy telefon. Gierkę na jakiś tam stronce. No tak, jest. I w to się zajebiście gra, tylko potrzebujesz więcej niż 5 osób. Coś ten styl nie. No, Origin, odpalaj. Piękny jest ten czat. Mówię czat. Jeszcze. Ogólny. A. Wiadomo. Dobra, ja sobie streama teraz przerwę, żeby był fajny przeskok na YouTube'a. Żebym nie musiał dzielić